68 zawodników wzięło udział w kolejnym turnieju szachowym o Puchar Wójta Gminy Bożencin Janusza Kwaśniaka. No już dzisiaj jest rekordowa liczba uczestników, była 68, w tym 6 szachistów z Ukrainy, arcymistrz Władimir Małaniut, mamy kilku mistrzów międzynarodowych. 12 zawodników z gminy Bożencin, część z nich skupiona w klubie Hetman Bożencin, który zawiązał się kilka tygodni temu. Jest to klub, który skupia pasjonatów szachów z terenu gminy i nie tylko. Otwarliśmy bardzo duży klub z dużymi ambicjami. Obecnie mamy w kadrze kilku mistrzów międzynarodowych. Moim pomysłem jest stworzenie kadry globalnej, czyli ściągnięcie mistrzów, arcymistrzów do Bożencina. Stawiamy na wychowanie młodzieży przede wszystkim, żeby zachęcić 5-6-latki i później efekty będą bardzo dobre i to za 5-6 lat zaprocentuje. Zawody dzisiejsze rozgrywane są w systemie szwajcarskim. W systemie szwajcarskim nikt nie odpada. Każdy szachista gra w swojej grupie punktowej, przy czym jest generalna zasada, że z tym samym rywalem można się tylko spotkać jeden raz. Każdy szachista rozegra dzisiaj 9 rund systemem, jak mówiłem, szwajcarskim. Czas na partię wynosi 2 razy 15 minut. Prawo gry w turnieju posiadał każdy szachista, bez względu na posiadaną kategorię szachową, przynależność klubu oraz miejsce zamieszkania. Tutaj bardzo piękny turniej. Miła atmosfera, taki są atmosfera bardziej, więcej rodzinna, jak oficjalna. Przyjechaliśmy z Ukrainy wczoraj, nocowali Brzesko, no i teraz gramy. Na razie mam komplet i wszystko tutaj mi się podoba. To, że przyjeżdżają ludzie, to, że są nawet arcymistrzowie, to nie sprawa nagród, nie sprawa miejsca geograficznego, tylko atmosfery, którą tutaj się buduje. Może nie jest za długi, bo tylko 9 rund, ale można sobie pograć, a co najbardziej nas cieszy, działaczy Związku Szachowego, że bardzo dużo dzieci uczestniczy. Właśnie Bożencin jest takim przykładem, gdzie zaczęło się od turnieju tam o Puchar Wójta, później zorganizowano tutaj Mistrzostwa Małopolskie P15, a obecnie powstała nawet sekcja szachowa. To jest właśnie droga, żeby w Małopolsce powstawały lokalne środowiska szachowe. To zaczyna się od spotkania, zajęć z dziećmi, spotkania, kluby, a później czego życzylibyśmy wszystkim, dopiero sukcesy sportowe, ale od czegoś trzeba zacząć. Biorąc pod uwagę tradycję tych imprez szachowych, turniejów, Pucharu Małopolski, który odbywa się rokrocznie w Bożencinie, też staramy się o to, abyśmy mieli solidną reprezentację, aby zawodnicy, którzy kształtują swoje umiejętności w tej królewskiej grze, mogli rywalizować w przyszłości. Oczywiście to wymaga doskonalenia kunsztu na równi z najlepszymi. Turniej cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dla najlepszych 6 szachistów przeznaczone są nagrody.